Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SafeBot i dzisiaj was zapraszam na podsumowanie wszystkich bohaterów, jacy aktualnie są dodani do gierki. Wiemy, że jeszcze powstanie dwóch bohaterów, na pewno będzie to na pewno Goryl i jeszcze jest jedna postać, ale teraz mi wyleciała całkowicie ona z głowy. Ale jeszcze dwie postacie są w plikach gry zapisane, są jeszcze zapisani, więc na pewno się jeszcze pokażą w najbliższych tutaj update'ach. A na dzień dzisiejszy mamy 6 bohaterów, których dzisiaj chciałbym wam pokrótce oczywiście wyjaśnić, jakie mają skille i na końcu zrobimy podsumowanie ich, jak oni się spisują. Pierwsze co na ogień nasz idzie Quincy. Jest to facet oczywiście z dwoma umiejętnościami. Pierwsza umiejętność jest to Rapid Shot, czyli strzelanie cały czas w ciągu. Następnie mamy Storm of Arrow, czyli wypuszczacie strzały i one lecą w dane miejsce. Jak macie ustawione na first, to lecą na first i na pierwsze po prostu balony, które będą na mapie pokazane. Co jest ważne w jego upgrade'ach? Najważniejsze rzeczy, które tutaj możecie znaleźć, są na poziomie 5 jest widoczność camo, natomiast na poziomie 7 macie, że co trzeci shot będziecie rozwalali lidówki. To są dwa upgrade'y, które was najbardziej w tym momencie interesują. Zacznijmy teraz w ogóle, jak wygląda jego tutaj gra nim. Jeśli chcecie nim grać od początku, możecie go postawić już od pierwszej rundy i on potrafi wam spokojnie przetrwać do 25 rundy. Potrafi rozwalać pancerz, jednakże od poziomu 7, rozwala pancerz, rozwala camo od poziomu 5 oraz bez problemu rozwala czarne balony. Nie jest w żaden sposób w stanie supportować, więc nie wzmocni waszych pozostałych jednostek. Dodatkowo jest on słaby na grupy, natomiast jest bardzo mocny na szybkie balony. Więc tyle odnośnie Quincy. Gwendolyn, czyli nasz piroman. On ma dwie umiejętności, z czego pierwsza jest to rzucenie koktajlu Mołotowa na ziemię. Zostaje tam wtedy płomień na jakiś czas. Niestety nie możemy wyznaczyć, w które miejsce on to rzuci i wszystkie balony, które w to wejdą, zostają po prostu zniszczone. Więc to jest bardzo, bardzo mocne. Druga umiejętność na poziomie 10 to jest puszczenie jakby ognia od siebie na boki, podpalając wszystkie balony w okolicy, które będą systematycznie się niszczyły. Jest to naprawdę bardzo mocna umiejętność. Co tutaj trzeba zaznaczyć? Możecie go postawić od rundy pierwszej i jest w stanie wytrzymać do rundy 33. Nie jest w stanie rozwalić balonów purpurowych, za to spokojnie rozwala wam lidówki, lidowe, natomiast camo tylko i wyłącznie skillem, który jest na trzecim poziomie. Następnie jest mocny na grupy balonów, a słaby na balony szybkie. Posiada skill supportowy na czwartym poziomie, wzmacnia pobliskie małpki, dodając im fire. I wtedy one chyba są w stanie również rozwalać lidy i to jest naprawdę bardzo mocny buścik. Kolejny nasz bohater, czyli Striker Jones. Jest to artylerysta z wielką bazuką na ramieniu. Jego umiejętności. Pierwsza jest to strzelenie rakiety w miejsce tak naprawdę losowe, bo tu nas powie, w które miejsce strzeli. Przeważnie to chyba jest na first, jeżeli macie tak to ustawione i stunuje balony w tym otoczeniu, w tym również sterowce. Natomiast jego umiejętność na poziomie 10 jest to zresetowanie cooldownu w przypadku bomb tower. Tylko i wyłącznie ta jedna bombka, jedna nasza wieżyczka jest w stanie tutaj się być resetowana. Nie resetuje on w żaden sposób subów, którzy mają rakiety. Po prostu tylko i wyłącznie ta jedyna wieżyczka na środkowej ścieżce będzie resetowana. Obyn, czyli nasz obrońca lasu. Na pierwszej umiejętności ma rzucenie cierni, które rozwalają 20 balonów. Następnie na poziomie 10 puszcza las, który zbiera balony. Tym również chyba Moaby jest w stanie on zbierać i czarne sterowce. I po zgromadzeniu maksymalnej ilości, która nie jest dokładnie znana, wyrzuca z siebie banany, więc możemy w ten sposób bardzo łatwo sobie dorobić. Jako jednostka stricte supportowa zaczynamy nią od rundy pierwszej. Jest w stanie przetrwać do poziomu
do rundy 25. Jest w stanie rozwalić Lida. Kamo rozwala tylko i wyłącznie swoim skillem z cierniami. Spokojnie rozwala balony czarne i ma trzy tak naprawdę supporty. Pierwszy support jest to dodanie Pierce'a dla pobliskich magów. Jest to na poziomie drugim. Na poziomie drugim dodaje właśnie tego jednego Pierce'a. Ma zwiększenie zasięgu na poziomie 12. Ma zwiększenie zasięgu oraz z tego drzewka naszego wyrzuca banany, co też liczę jako de facto support. Trzeba tak samo jeszcze zaznaczyć, że nie jest w stanie rozwalić balonów purpurowych, chyba że użyje skilla, w tym przypadku mam na myśli ciernie. Kapitan Churchill, czyli bohater dorzucony nam w upgrade'ie 2.0. W pierwsze swoje umiejętności ma zwiększenie swojej mocy strzałów. Przez 5 sekund naprawdę zadaje wielki, wielki damage, który pozwala mu dzięki temu rozwalić tak samo czarne balony. Natomiast skill na 10 poziomie jest stricte pod Moaby, wyszczeliwuje 10 pocisków, które rozwalają nasze tutaj Moabki. Teraz tak o, postawić go możecie dopiero na rundzie 7, jeśli zaczniecie sobie tak jak ja od darmowej Darth Małpki, jest w stanie on sam solo wytrzymać wam do rundy 39 według moich testów. Jak mówiłem, nie bije czarnych balonów, chyba że skillem albo działkiem, które dostaniecie na 5 levelu. Bije spokojnie Lida, Kamo natomiast bije dopiero na poziomie 6. Chyba że użyjecie skilla? Nie. Tutaj skill wam nic nie pomoże. Czyli dopiero na 6 poziomie jest on w stanie rozwalić wam Kamo. Benjamin, czyli jest to nasz typowy haker. Jest to dodany bohater w upgrade'ie 3.0. W pierwszej swojej umiejętności ma hakowanie pobliskich małpek, czyli dodaje im ekstra boosta, czyli ekstra warstwę, którą mogą oni rozwalać przez 6 sekund. Jednakże przez to, że są oni zmęczeni później tym swoim boostem, przez 2 sekundy nie mogą nic atakować. Odpowiedzcie sobie sami, czy to jest mocne, czy też słabe. Druga umiejętność na poziomie 10 jest to zmniejszenie rangi wszystkich balonów, które wylatują przez 10 sekund o jedną warstwę. Czyli jeśli standardowo by wam leciały ceramiki, on wam obniży ceramiki o jeden poziom w dół, czyli wtedy chyba leci wam regrow, chyba regrowy wtedy wam leciały. Te takie tęczowe, wiecie zresztą o co chodzi. Możecie go postawić po raz pierwszy na poziomie, znaczy na rundzie 3, znaczy zaczynając od Dart Małpki, oczywiście wszystko podaje na poziomie easy, i on nie bije, nie jest w stanie nikogo uderzyć, dlatego kończy swoją grę na poziomie, znaczy na rundzie 7. I to jest chyba najważniejsze, że on jest supportem. To jest jednostka stricte supportowa. Najważniejsze jej cechy to są banany co rundę. Od jego postawienia już dostajecie banany i wraz z rundami, czyli na poziomie pierwszym macie już 100, na poziomie drugim macie już 150 i to jest systematycznie tutaj dalej z tymi upgrade'ami zwiększane. Następnie dostajecie pieniądze za to, że balony jakikolwiek wychodzą wam w ogóle tutaj, wchodzą na planszę. Dostajecie pierw jednego, na poziomie 4 dostajecie właśnie plus 1 pieniążka za każdy balon, nieważne ile ma warstw na sobie nałożone, czy to jest balon, czy to jest sterowiec, a na poziomie 12 macie boosta do 2 pieniążków za każdy balon. Następnie macie zablokowanie warstw, czyli puszcza on sam z siebie umiejętność, która blokuje wszystkie warstwy, czyli jeśli rozwalicie sterowiec, to nie wyleci z niego już ceramika, jest to na poziomie 7. Oraz ma odnawianie serc. Od poziomu 6 jest w stanie wam odnowić 5 serc co każdą rundę. Wydaje mi się, że to był taki skrócony opis wszystkich tych naszych postaci. Teraz wyświetlę wam tabelkę, która pięknie obrazuje wszystko to, co teraz właśnie tutaj powiedzieliśmy. Możecie wprost na nie zauważyć właśnie wszystko to, co powiedziałem, czyli na jakiej rundzie każdy z bohaterów
startuje, czyli na który możecie go postawić najszybciej, na której rundzie on pada, czyli do której jest w stanie on dojść, czy rozwala on lidy. Jeśli rozwala lida sam z siebie, macie tylko i wyłącznie plusik. Jeśli to rozwala za pomocą skilla, to jest powiedziane, na którym poziomie jest to ustawione. Jeśli pisze samo skill, to jest po prostu podstawowy skill na trzecim poziomie. Macie to samo powiedziane odnośnie, czy rozwala czarne balony. To jest bardzo ważne, gdyż jak widzicie, nie każdy jest w stanie to zrobić. No i oczywiście support, czyli kto jest supportem, jakie ma supporty i ile ich ma. I na samym końcu oczywiście podsumowanie. Z tego wychodzi jednoznacznie. Pierwsze miejsce zdobywa Obyn, drugie miejsce zdobywa Gwendolyn, następnie Churchill, później macie Quincy, i na samym końcu ex aequo Stryker Jones oraz Benjamin. Z tym, że pamiętajcie, że to musicie brać z lekkim przymrużeniem oka odnośnie Benjamina, bo on jest stricte supportem, powinien dostać więcej punktów niż Stryker Jones, ale no, punktacja była jaka była. Macie tu ją pięknie, ładnie pokazaną. A teraz czekam na wasze opinie, co wy sądzicie odnośnie tych bohaterów, który według was jest waszym ulubionym, i napiszcie jakieś cechy, dlaczego akurat ten bohater jest tym, którego wy najczęściej używacie, którego chcecie używać i polecacie go innym osobom. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, jeśli doceniacie to, co zrobiłem w tym momencie. Filmik jest krótki, bo to ma być krótka informacja dla was, co, gdzie, jak, o co chodzi. Dziękuję wam za oglądanie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa. Możecie pisać oczywiście, jakie materiały byście chcieli teraz odnośnie poradników do Bloons Tower Defense 6. Hej, hej.